Cześć, cześć, witam Cię o poranku. Cudowny czas, przyroda, las, jeziora, miejsce, żeby się kąpać, żeby pływać na kajakach, żeby łowić ryby, jeżeli ktoś lubi. Mam tutaj tego brud. W tym roku postanowiłam zbyt dużo nie wyjeżdżać na wakacje, tylko właśnie korzystać z tego, gdzie Pan Bóg mnie umieścił. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę zjadać śniadanie na tarasie, że mogę więcej patrzeć na zielone, wdychać świeże powietrze. Dobrze mi z tym i wierzę, że też te odcinki poranne będą przez to bardziej soczyste, bardziej promienne. No, ten tlen tutaj wszędzie krąży, więc wierzę, że również w tych sferach duchowych jest więcej przepływu i ten filmik dzisiejszy poranny mocno Ciebie zbuduje. Zapraszam. Ostatni odcinek Przebudzenia 5 rano, który nagrywałam, dotyczył Dawida i to mówiłam wiele razy, że to jest jedna z moich ulubionych postaci biblijnych. Mam nadzieję, że kiedyś w Bożym Królestwie będę miała długie rozmowy, długie spacery z Dawidem. Będę go wypytywała o różne szczegóły jego działania, kiedy tutaj był na ziemi. Myślę, że jesteśmy podobnymi duszami. Podobnymi duszami, chociaż żyliśmy w różnych epokach. Dzieli nas, można powiedzieć, wszystko i płeć, i wiek, i doświadczenie, i kultura, w której wzrastaliśmy, ale porozumienie duchowe czuję, że będzie bardzo silne. I dzisiaj również chciałabym przytoczyć słowa Dawida. I dzisiaj również chciałabym przytoczyć słowa, które dotyczą osoby Dawida. Zapisane są w pierwszej księdze Kroniki, 11 rozdziale i 9 wersecie. Jest to jeden z takich skróconych opisów, podsumowań działalności danej osoby, które od czasu do czasu znajdujemy w Starym Testamencie, kiedy jest opis taki dłuższy, co robił król, albo jakiś władca, albo jakiś sędzia robił. Na samym końcu jest takie podsumowanie. I czasami na końcu, czasami na początku, ale to są takie zdania podsumowujące. Tak sobie myślę, one są dobre na nagrobki. One są dobre na jakieś tytuły może prasowe, albo krótkie, pochwalne pieśń na czyjąś cześć, pochwalne albo niepochwalne. Taka recenzja, można powiedzieć, recenzja danej osoby. I tutaj czytamy. A Dawid stawał się coraz potężniejszy, ponieważ Pan zastępów był z nim. I ostatnio mówiliśmy o tym, że Dawid został namaszczony na króla, ale minęło wiele lat, zanim został rozpoznany przez innych ludzi, że będzie królem, że jest królem, że przejawia się w nim Duch Boży, w ten sposób, że Dawid ma być królem, że został obdarowany tym autorytetem. I to jest jedno, a druga sprawa jest taka, że w tym obdarowaniu możemy wzrastać. My możemy wzrastać. Tak jak jest powiedziane o Janie Chrzcicielu, było powiedziane o Jezusie również, że wzrastali w łasce u Boga i ludzi, że można wzrastać w mądrości, że można wzrastać w duchowym zrozumieniu, można wzrastać również w obdarowaniu czy w pewnym autorytecie, w wyżywaniu tego autorytetu. Tak samo było w przypadku Dawida, że on stawał się coraz potężniejszy. To jest pokazany pewien proces. Coraz potężniejszy się stawał. On był wielki, ponieważ był wielki w środku, w sercu. Został nazwany człowiekiem według Bożego serca, mężem według Bożego serca, czyli tym, który miał podobne serce do naszego Boga. Był cudownie uformowany wewnątrz, ale stawał się coraz potężniejszy w znaczeniu takim, że to, co było wewnątrz, coraz mocniej wychodziło na zewnątrz. Coraz mocniej manifestowało się, także inni ludzie mogli to rozpoznać i mogli czerpać z tego błogosławieństwo. W przypadku Dawida to było błogosławieństwo, ponieważ stawał się coraz potężniejszy z uwagi na to, że Pan zastępów był z nim. I to jest to, o czym mówiliśmy niedawno odnośnie Mojżesza, że Mojżesz nie chciał się ruszać z miejsca na pustyni, jeżeli Boża obecność nie pójdzie przed nim. Jeżeli Bóg nie pójdzie z nimi, to on nie chce się nawet ruszać. I Dawid również miał tą świadomość, że Boża obecność decyduje o wszystkim. Możesz być bardzo inteligentny, możesz pisać książki. Książki, które będą kupowane w setkach, milionach egzemplarzy. Ja mówię tutaj o ludziach duchowych, o ludziach, którzy piszą chrześcijańskie książki, o ludziach, którzy mają wgląd, mądrość w te duchowe sprawy.
a pomimo tego mieć charakter, mieć serce, które wcale Bogu się nie podoba. Znam taką osobę, dlatego o tym mówię, znam ją osobiście. I to jest bardzo smutne, że można być potężnym w oczach ludzi, ale nie w oczach Boga. Można kroczyć samodzielnie pewną drogą, ale nie doświadczać tego przekształcenia od wewnątrz. U Dawida było to inaczej. On był wielki od wewnątrz. Już jak był młodym chłopcem, miał takie serce, które zostało zauważone przez Boga. Ze wszystkich ludzi w Izraelu wybrał jego na króla, bo widział w nim potencjał. Jeszcze kiedy był chłopakiem. Ale to, co było wewnątrz, potrzebowało czasu, żeby wyjść na powierzchnię, żeby się zamanifestować w zdrowy sposób. W zdrowy sposób. Bez pychy, bez gardzenia innymi ludźmi, bez wynoszenia się ponad innych, bez psucia relacji w rodzinie czy w kraju. To nie jest taka prosta sprawa i tego się nie da zrobić szybko. Aby urosnąć w autorytecie, aby urosnąć w służbie, żeby wzrosnąć w zdrowy sposób, że tak powiem, potrzebny jest czas, potrzebna jest łaska od Boga, mądrość, jak to robić. I u Dawida o tym wszystkim decydowała Boża obecność. On nie odstępował Boga o krok i przez to, że cały czas pytał Boga o radę, cały czas był skupiony na tym, co Bóg mówi, co Bóg robi, co Bóg chce, gdzie On chce poprowadzić, w jaki sposób On chce zwyciężyć, jak Jego bitwy mają być toczone. Przez to, że się tak zdawał na Boga, był bezpieczny, był w bezpiecznym miejscu, by stawać się coraz potężniejszy. Tak więc są różne potęgi, są różne władze i można do nich dochodzić oczywiście i to w większości tak ludzie robią, wcale nie polegając na Bogu, ale jest to potęga chwilowa, złudna, nie mająca nic wspólnego z prawdziwą potęgą, którą daje Bóg. A mnie osobiście interesuje tylko to, co Bóg może zrobić w moim życiu i mówiąc o jakiejś potędze, ja rozumiem, że tu chodzi o znaczenie w Bożym Królestwie. O tym, o takim znaczeniu, które jest prawdziwym błogosławieństwem, czy też prawdziwym komplementem, ponieważ jest wydany przez samego Boga, który, wiecie, Jego się nie da oszukać. On wie dokładnie, co jest dobre, a co nie jest dobre. Ludzi można omamić, można jakieś opakowanie, wiecie, przybrać, ubrać, które będzie im się podobało, ale Boga się nie da oszukać. Tak więc największym komplementem jest, kiedy Bóg nas wybiera, kiedy Bóg z nami przebywa, kiedy Jego obecność jest w naszym życiu, kiedy my zabiegamy o tą obecność, kiedy my nie gasimy Ducha Świętego, kiedy my Go nie obrażamy, nie odpychamy, tylko prowadzimy święte życie, takie, które Bogu się podoba. I dlatego On przebywa z nami, a przez swoje przebywanie niesie nas ze sobą coraz wyżej i wyżej. Także wzrastamy i rozwijamy się. I nikt tej potęgi nie jest w stanie wtedy zniszczyć, ponieważ to, co Bóg wynosi, tylko Bóg może zdjąć z powrotem z tych wyżyn, że tak powiem, żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić. To jest bezpieczne miejsce. Myślę, że wszyscy możemy stawać się coraz potężniejsi, jeżeli Pan Zastępów będzie z nami. Jeżeli nasze serca będą czyste, będziemy dbać o to, nie będziemy zasmucać Ducha Świętego, będziemy dobrym mieszkaniem dla Niego, to On będzie z nami przebywał. On pragnie tego. Jeżeli się nie będziemy tak mocno starać, by Go odepchnąć, to On będzie z nami i będziemy rosnąć. To jest zdrowy rozwój. Drogi Tato w niebie, ja Ci dziękuję za to, że Ty każdego dnia przypominasz nam, że jesteś gotowy być z nami, że Twoje imię oznacza Bóg z nami. Ty chcesz być blisko, Ty chcesz być w nas, Ty chcesz nas prowadzić, Ty chcesz, żebyśmy rośli, żebyśmy stawali się potężniejsi. Taką prawdziwą potęgą, nie taką, o której mówi świat, która jest plastikowa, która jest sztuczna po prostu, ale prawdziwą potęgą. Dzieci Boże, które są potężne w miłości, które są potężne w pokorze, które są potężne w pomaganiu, przemienianiu tego świata na lepsze. I pragniemy takiego wzrostu, pragniemy tego typu potęgi, tego typu błogosławieństwa, które jesteś w stanie zapewnić tylko Ty. Dlatego poddajemy się Twojemu prowadzeniu dzisiaj. Niech cały ten dzień będzie wypełniony Twoim duchem, Twoją obecnością. Prowadź nas.
prowadź nas, mów do nas, przebywaj w nas obficie, przygarniaj nas do siebie. Chcemy pozwalać Tobie prowadzić nas, chcemy pozwolić Tobie mówić do nas, chcemy poddawać swoje życie Twojemu głosowi i być coraz bardziej posłusznymi, uległymi w tym, elastycznymi, tak żebyś Ty mógł się przejawiać we wszystkim ku swojej chwale. Amen. Amen. Ciekawa jestem, w jaki sposób Ty postrzegasz tą potęgę, o której tutaj jest mowa. W jaki sposób my jako dzieci Boże mamy być światłem dla tego świata? W jaki sposób mamy być widoczne i silne, tak? Silne, potężne. W jaki sposób to się dokonuje? W jaki sposób Ty tego doświadczasz w swoim życiu? Proszę, podziel się w komentarzu. A ja już Ciebie pozdrawiam i z Panem Bogiem widzimy się jutro. Pa, pa.